Dzień dobry. W audycji Transformacja. Witam jak co tydzień o tej porze Paweł Sito. Dziś moim gościem jest Piotr Waglowski, prawnik. Witam Cię. Witam Cię, cześć. Piotr Waglowski, zwany także Waglą. Powiem Ci, że rozmawiając z młodymi słuchaczami, z moimi znajomymi o pokolenie młodszymi, to jesteś jednym z bardziej znanych prawników w tym pokoleniu, 20-30-latków. Zdajesz sobie z tego sprawę? Szczerze powiedziawszy, nie zdawałem sobie z tego sprawy. Nie wiem, z czego to miałoby wynikać. Staram się nie trzymać jakiejś bariery wiekowej. A z wieloma rozmówcami, z którymi utrzymuję kontakt w internecie na przykład, no nigdy nikogo nie pytam o wiek, więc być może są tam również młodzi. To ja Ci postaram się wyjaśnić, a przede wszystkim słuchaczom wyjaśnić, dlaczego. Ten powód właściwie podałeś przed chwilą, czyli właśnie ten kontakt w internecie. To jest powód pierwszy. Jesteś osobą bardzo otwartą na fora społecznościowe, na społeczności internetowe, ale drugi powód to tematyka, którą się zajmujesz, czyli właśnie bardzo często tematyka internetu, praw autorskich, łączenia jednego z drugim i no, taka pustka w głowach młodych ludzi, którą potrafisz wypełniać, odpowiadasz na pytania i chyba nie za wszystkie konsultacje $400 za godzinę. Czasami odnoszę wrażenie, że chyba propublikowano. Edukować ludzi. To nie jest tak. Nie udzielam porad. To jest, nawet jeżeli prowadzę serwis internetowy, to tam nawet umieściłem taką klauzulę, że nie udzielam porad prawnych. Jeżeli ktoś generalnie będzie chciał kiedyś w przyszłości wykorzystać jakieś tam tezy, które się tam pojawiają, a one dotyczą różnych takich rozważań związanych z moim rozumieniem prawa, bo przecież ja nie jestem wykładnią prawa. Prawo działa w praktyce potem w sądach. Więc jeżeli ktoś wykorzysta różnego rodzaju przemyślenia, które tam się pojawiają, dyskusje, no to robi to na własne ryzyko, na własną odpowiedzialność. Nie udzielam porad prawnych, zresztą mówię tym ludziom, którzy się do mnie zgłaszają i szukają wsparcia prawnego, no to odpowiadam im zgodnie ze swoją najlepszą lojalnością, jaką mogę zaoferować takiemu człowiekowi, że jeżeli poszukuje pomocy prawnej, to powinien się zwrócić do adwokata lub radcy prawnego, ponieważ te osoby potem będą reprezentowały jego interesy przed sądem. A ja nie jestem ani radcą prawnym, ani adwokatem, w związku z tym nie będę reprezentował ich przed sądem. Nie jestem też ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z taką właśnie aktywnością, w związku z tym, jeżeli bym zrobił coś, co doprowadziłoby taką osobę, która w dobrej wierze korzysta z moich jakichś usług, których nie udzielam właśnie, kiedybym doprowadził takim poradnictwem do powstania jakiejś szkody, no to musiałbym potem przed sądem najprawdopodobniej odpowiadać, no, odszkodowanie musiałbym. To gdybyśmy mówili o indywidualnych przypadkach, czy o indywidualnych sprawach, ale często te Twoje wypowiedzi dotyczą zjawisk, które są na pograniczu nowych mediów i prawa autorskiego. I chyba to, że siedzisz po prostu w tej dla na przykład starszych prawników specyficznej tematyce, że żywotnie się tym interesujesz, powoduje, że jesteś adresatem takich pytań i często bardzo na ciebie właśnie powołują się różnego rodzaju wydawnictwa, publikacje, które tymi nowymi mediami się zajmują. No, przyznasz, że jest to pokolenie was prawa jednak. Znaczy, że przy całej sympatii i szacunku do sędziwych prawników 50, 60, 70-letnich, no to w tym siedzieć nawet nie za bardzo mogą, no po prostu. Podchodzę do tego w sposób następujący. Rzeczywiście było tak, jakby tak... Historycznie rzecz ujmując, to jest mój taki ulubiony zwrot w sumie. Ale było tak, że zacząłem interesować się internetem wtedy, kiedy on jakby miał 200, 300, 500 użytkowników w Polsce. Aha, to rzeczywiście historycznie. Podliczyłem ostatnio, moja aktywność internetowa będzie miała niedługo 20 lat. To jest bardzo dużo,
A ja nie czuję się wcale staro, chociaż 20 lat jakby aktywności internetowej w jakimś medium, no to jest chyba coś takiego, co zostawia też po pierwsze piętno, po drugie buduje narzut różnych doświadczeń związanych z takim korzystaniem i zastanawianiem się, tak? Bo to jest cały czas kontemplacja zjawiska. I na początku oczywiście było bardzo wiele osób, które w ogóle nie wiedziały nic o internecie. W związku z tym w ogóle nie istniał problem jakikolwiek. Nie istniał problem obiegu informacji w takich elektronicznych mediach. Oczywiście było bardzo dużo różnego rodzaju publikacji dotyczących radia, telewizji, prasy. No bo to są media, które były znacznie wcześniej niż internet. I potem stopniowo pojawiały się te jakby takie doświadczenie społeczne, które spowodowało, że również na styku różnych interesów zaczęły być tarcia. Jeżeli są tarcia, to się pojawiają spory. Jak są spory, no to się pojawia prawo, które ma to w jakimś tam zakresie od siebie oddzielić. Te sprzeczne często interesy ze sobą. Więc wraz z rozwojem internetu w Polsce, ale też na świecie, i wraz z innymi jeszcze procesami, takimi jak na przykład globalizacja, no bo przecież musimy to uwzględnić również w tym, no po prostu narastało coraz więcej problemów. I oczywiście jeszcze nie wszystkie problemy, które zaistniały już na samym początku pojawienia się internetu, już dzisiaj mamy rozpracowane, a przecież stale, krok za krokiem, pojawiają się nowe. Bo jeszcze niedawno nie było druku 3D, a dzisiaj nagle się okazuje, że jesteśmy w stanie kreować materię, kreować materię nie w takim fizycznym, chociaż może fizycznym. Już nawet potrafimy. Pojawia się szereg zjawisk, które nie były możliwe od strony rzeczywistości, a dodatkowo one wchodzą w sferę społeczną i zaczynają dokonywać interakcji z tymi różnymi grupami osób, czy poszczególnymi osobami, które no siłą rzeczy muszą się w pewnym momencie odwoływać do prawa. Kiedyś mówiono tak, że właściwie prawo nie obowiązuje w internecie, tam obowiązuje tylko na etykieta. Dzisiaj wydaje mi się, że tego słowa w ogóle trochę zapomniało się, tak, poza wszystkim innym. No bo mamy ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, mamy kodeks cywilny, który generalnie normuje na przykład zawieranie umów, ale już wiadomo, że przepisy dotyczące dóbr osobistych, ochrony dóbr osobistych oczywiście działają również w przypadku, kiedy dochodzi do naruszenia czy zagrożenia dóbr osobistych w internecie. To nie ma znaczenia, czy ja wezmę kij baseballowy i komuś stukę okno w samochodzie, czy ja wezmę kamień. Tak? Znaczy, przepisów nie tworzy się w ten sposób, że w zależności od tego, jakim ja narzędziem komuś szkodę zrobię, no to w zależności od tego takie będą konsekwencje potem prawne. No i to się zaczyna. Sytuacja zaczyna się robić normalna, w tym sensie, że przestajemy zauważać internet. Mhm. Ale właśnie chyba z tego powodu, że 20 lat w tym siedzisz, że wtedy byłeś 20 lat młodszy, czyli bardzo młodym człowiekiem, kiedy zaczynałeś, jest coś takiego, że można powiedzieć, że tę historię polskiego internetu znasz od początku do dziś, że miałeś w niej duży współudział i że nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale że przez długi czas był taki okres po prostu jakiegoś jednego wielkiego znaku zapytania i no, zresztą nawet powiedziałeś właśnie, że etykieta, a nie prawo. I właściwie świadomość prawna, że kradzenie, niektóre to nie było kradzenie, to było branie zdjęć czy publikacji i tak dalej, że to jest w ogóle przestępstwo, do niektórych zaczęło dochodzić bardzo późno. Już nie mówię o kwestii praw autorskich do ściąganych plików, filmów i tak dalej. Musiało nastąpić, no, powiedziałbym, taki dość proces edukacyjny na bardzo szeroką skalę, dlatego że były nałożone dwie transformacje. Mówisz o 20-leciu internetu w Polsce, a do tego 25 lat transformacji, czyli najpierw z systemu komunistycznego przeszliśmy na system wolnego rynku, a zaraz potem, powiedzmy, że 10 lat później, z systemu starych mediów weszliśmy w okres szalejącego i rozwijającego się internetu. I wszystko to razem, jeszcze do tego dołóżmy właśnie to, co mówiłem o tych pokoleniach, które w ogóle były poza tym, dlatego że wiesz, nie dotyczyło ich to, no to stan zupełnego chaosu i w imieniu
użytkowników internetu, takim osobom jak ty, za to, że w jakiś sposób starały się tutaj normalność, pomóc w normalności do zaprowadzeniu, po prostu mówić dziękuję, bo tak twoją rolę traktuję. Ale jeszcze nie jest rola skończona najwyraźniej i jest nas pewnie za mało, a mógłbyś się, panie redaktorze, do tego włączyć, ponieważ jeżeli mówisz o kradzieży, to proszę też słuchaczy, którzy tego będą słuchać, o to, żeby sobie wyobrazili, jak można ukraść informacje. No bo mówi się rzeczywiście, ale nawiązuje się do tradycyjnego, wcześniejszego w ogóle systemu wartości. Kradzież na przykład krowy, kradzież krzesła, kradzież złota. Jak można ukraść informacje? To świetny, świetny teaser na następną, drugą część audycji, która nastąpi po skrócie informacji. No dobrze. Machamy do widzów. Do widzów Piotra. Mam czapkę, ponieważ w radiu. Chyba twoim widzom możemy zdradzić, że audycja nie jest na żywo, ale widzą co państwo? O, to ja tutaj się... Tak? Nie jest na żywo, dlatego mam czapkę, bo jakby było na żywo, to przecież... No to jest czapki z głowy. To przecież bez sensu, żeby na żywo w czapce Świętego Mikołaja w radio występował. Więc ja chciałem powiedzieć, że to będzie nasza tajemnica widzów wideo Piotra Wawielskiego, że nie jesteś na żywo. A tak będziemy udawać, że jesteś na żywo. No dobrze. 12 sekund, 11, 10 i wchodzimy. I zaraz przechodzimy do tematu zasadniczego. Transformacja. Dziś naszym gościem jest Piotr Waglowski. Zrobiliśmy mały wstęp. Powiedzieliśmy słuchaczom, kim jesteś i czym się zajmowałeś przez ostatnie 20 lat. Ale skoro o historii mowa, to ja znalazłem taki historyczny wpis sprzed 2 lat na twoim blogu. I to było napisane pod sam koniec roku 2012, w Sylwestra dokładnie. Proponowałeś, by rok 2013 określić rokiem walki z anomią. I trochę to, co, o czym rozmawialiśmy w pierwszej części transformacji, czyli taki chaos związany z transformacją, z tym, że wchodzimy w zupełnie nową rzeczywistość. Na to się nakłada, właśnie jak powiedziałem, jeszcze i rzeczywistość gospodarcza, i polityczna, i technologiczna. Do tego nakładają się różnice w pokoleniach, w których niektóre w ogóle nie wiedzą za bardzo, o co chodzi i gdzie jesteśmy. Do tego się, chyba musimy też powiedzieć, może się ze mną nie zgodzisz, ale w ogóle świadomość prawna w Polsce moim zdaniem nie jest zbyt wysoka. I tutaj mam w środku pytania, ale do ciebie pytanie, subpytanie, czy się z tym zgadzasz, czy nie? Czy jest świadomość prawna wysoka? Teraz jest coraz wyższa. I spodziewam się, że będzie coraz jeszcze wyższa. Znaczy, ja to porównuję takimi, znaczy, w różnych sferach. Trzeba by było to analizować oddzielnie, bo na przykład z perspektywy tego, co jest mi bliskie, czyli w kategoriach na przykład społeczeństwa obywatelskiego, no to można porównać to, co się dzieje w Niemczech i to, co się dzieje w Polsce. Gdy w Niemczech prawnicy znają na pamięć konstytucję, a w Polsce generalnie nie posługujemy się takimi normami, które jakby kształtują nam system, tam, kiedy dochodzi do skargi konstytucyjnej, to są tysiące obywateli, którzy zgłaszają jakby i powołują się cały czas na te normy wyższego rzędu, a w Polsce jest to zawsze problem. Spodziewam się, że będzie coraz więcej świadomości, coraz więcej osób będzie zauważało, że to już nie wynajęty kolega z Kałasznikowem ma rozstrzygać spór, tylko idzie się do sądu. Problem jeszcze tylko polega na tym, prawdopodobnie, że sądy chociaż reprezentują Rzeczpospolitą i jakby to co sąd powie, to powinno rzeczywiście spełniać zasady słuszności, przepraszam, i mieć oparcie w prawie, tak czasami wydaje mi się, że ludzie mogą obserwować, że no nie wszystkie wyroki się utrzymują, że sędziowie odbierają telefony od urzędników i podejmują jakieś decyzje. Spodziewam się, że mamy jeszcze sporo pracy, by wymiar sprawiedliwości odzyskał swoją rolę
w demokratycznym państwie prawnym, ponieważ to jest dla nas bardzo ważne, żeby właśnie szacunek dla sędziego, który reprezentuje właśnie powagę Rzeczpospolitej, żeby ten szacunek dla sędziego w społeczeństwie był powszechny i akceptowalny, ale również musi wymiar sprawiedliwości pomóc w tym. Aha. Czyli patrzysz optymistycznie na przyszłość, tak może powiedzmy, z delikatnym optymizmem. Nie, czy ja wiem. Kwestii świadomości prawnej. To jest funkcja społeczna. Warto pamiętać o tym, że prawo nie jest... To znaczy, dobrze, są różne systemy, można tutaj nawiązać do filozofii. Są różne systemy. Kant ze swoim imperatywem kategorycznym twierdził, że powinienem czynić tak, jakbym chciał, żeby moje postępowanie było postępowaniem powszechnym. Tak? No. Czyli zostaw to miejsce w takim stanie, jakim chciałbyś zostać. Ale... jak to czytamy czasami w toalecie. Może, ale... Ale na przykład przecież Biblia i to przed Nowym Testamentem no, znała tą koncepcję miłości bliźniego. I to nie Jezus ją przecież zaproponował, tylko była znana wcześniej. Ta miłość bliźniego również w buddyzmie funkcjonuje. Są różne normy prawne, tylko kiedyś, bo ja interesuję się też historią i genealogią, co też jest interesujące. Ale generalnie historia pokazuje, że kiedy zmiany społeczno-gospodarcze następowały wolniej, tak z pokolenia na pokolenie można było przynajmniej się nauczyć tego, jak należy postępować. Mhm. Dzisiaj żyjemy... Status quo oznaczało status quo, a nie ciągła zmiana rok po roku nowe. Można się tu było czegoś nauczyć i od ojca czy od dziadka to przenieść z pokolenia na pokolenie. Tak, prawda? Ale też sytuacja, w której na przykład moi przodkowie w pewnym momencie, kiedy doszło do sporu, powołali się na dokumenty, które były 200 lat wcześniej. Mhm. I okazało się, że one są istotne, one mają znaczenie. Dzisiaj jakbyśmy się powołali na dokumenty sprzed 200 lat, no to oczywiście ktoś by pomyślał, że jesteśmy wariatami. Chociaż na przykład w Stanach... Ale tam jest inny system. Tam jest inny system. Oni też są zagubieni. Natomiast dzisiaj żyjemy w pociągu. Nie mówię, że w pendolino, ale w pociągu. Tak? Za oknami cały czas po prostu nam rzeczywistość zmienia się. Dobrze, więc tak, co do kwestii świadomości prawnej, nie jest najlepiej, ale żadności się na to, że będzie lepiej. Natomiast co do tych wszystkich zmian, które nastąpiły i nałożyły się, trudno się o to spierać, fajnie nazwałeś to z tym pociągiem, to pokazuje pewnego rodzaju chaos. Chaos, który właśnie w okresie transformacji, taką niepewność w okresie transformacji, Emil Durkheim nazwał anomią. I o tym byśmy właśnie chcieli porozmawiać, bo... No tak, czy można mieć o to do kogoś pretensje spersonalizowane? Najpierw że taki stan istnieje. Najpierw trzeba by było się dowiedzieć, czy rzeczywiście istnieje. No, Emil Durkheim był prekursorem tutaj też między innymi socjologii prawa. Socjologia prawa zaczyna być dla mnie bardzo interesującą dziedziną, bo na studiach, to było te 20 lat temu, na studiach jakby no, musiałem zdać egzamin z socjologii prawa, ale jakby nie rozumiałem, po co to jest w ogóle do czegokolwiek potrzebne. Moi koledzy zwykle wykreślali socjologię, jeżeli tylko mogli, z toku studiów. Ja sobie zostawiłem, aczkolwiek jak czytałem książki, to tam w pewnym momencie trafiłem na takie zdanie, że działania nie stanowią warstwy zinternalizowanej, dostępnej intersubiektywnemu doświadczeniu i w związku z tym nie można ich tam traktować w jakiś tam określony sposób. Po siódmym przeczytaniu tego akapitu po prostu stwierdziłem, że czytam go faktycznie już po raz kolejny. Poszedłem do brata, poszedłem do mojej mamy. Tak, do mojej mamy. Wy jesteście inteligentnymi ludźmi, macie wykształcenie wysokie, więc powiedzcie mi, o co tutaj chodzi. Oni powiedzieli, no nie wiemy, nie? To twoje studia, no to ty musisz się z tym jakoś borykać. Nauczyłem się tego na pamięć i potem na egzaminie pisemnym wpisałem po prostu to, że działania nie stanowią. Do tej pory pamiętam, tak? Okazało się, że zdałem. Znaczy, albo wpisałem w odpowiednie miejsce, albo ten, co sprawdzał, też nie za bardzo wiedział, o co chodzi. No w każdym razie dzisiaj zaczynam rozumieć, na czym polega waga socjologii prawa, ponieważ od pewnego czasu zajmuje się w ogóle analizowaniem, patrzeniem, w jaki sposób funkcjonuje system tworzenia prawa. No bo to jest funkcja tego obywatelskiego społeczeństwa, które jest mi bliskie. I nagle się okazuje, że ta socjologia prawa bardzo ładnie łączy się z taką koncepcją prawa opartego na dowodach. To jest postulat.
Chodzi o to, że oczywiście ten, kto ma władzę, ten, kto jest politykiem, który w jakiejś strukturze funkcjonuje, oczywiście chciałby mieć taką swobodę kreowania rzeczywistości. Są też grupy ludzi, które się ze sobą wspierają. One mają sprzeczne interesy, bo często będą miały podobne interesy, typu, nie wiem, ochrona zdrowia i górnika w Katowicach i rybaka w Gdańsku, ale kiedy dochodzi do realizowania jakiejś polityki państwa, to nagle się może okazać, że kołdelka jest za krótka i albo górnicy dostaną dodatkowe uposażenie, będą mówili, że to dlatego, że żyją, pracują w trudnych warunkach, albo rybacy, którzy będą mówili, że no my też potrzebujemy przecież utrzymać nasze rodziny. I nagle się okazuje, że budżet państwa jest tak skonstruowany, no bo inaczej nie może być skonstruowany, że dla wszystkich nie starczy. Musimy się dogadać na jakąś umowę społeczną. Znowu wracamy do koncepcji przecież klasycznych dzisiaj. I w sytuacji, kiedy zaczynamy nad tym się zastanawiać i pochylać, to dochodzimy do stanu, w którym evidence-based policy, czyli tworzenie prawa opartego na dowodach, to anglicyzm, no ale jakoś trzeba wybrnąć z tego, że nie mamy swojej własnej tradycji, być może zbyt intensywnie kultywowanej, jest elementem socjologii prawa. I nagle okazuje się, że ta socjologia prawa może być jednym z kluczowych elementów, bo daje narzędzia do tego, by badać, jak wyglądają aktualne stosunki gospodarcze czy społeczne, te realne, i przekładać to na postulaty związane z tym, w jaki sposób prawo powinno zostać skonstruowane. I teraz, jeżeli tak, to oznacza to, że politycy mają mniej do powiedzenia. Bo trzeba dobrze zbadać, trzeba tworzyć tak zwane oceny skutków regulacji, bo trzeba badać tak zwaną ocenę wpływu, trzeba badać regulacje post factum, czyli dokonywać oceny skutków regulacji ex post. Po jakimś czasie na przykład przyjmujemy ustawę i musimy uznać w naszej tradycji, że po roku, po dwóch latach, po trzech latach przygotowujemy dokument. Ale nie taki, że on przygotowujemy i już go mamy, po prostu i mamy załatwioną sprawę. Nie, dokument, który realnie pokazuje na konkretnych wskaźnikach, jak zaprojektowana przez nas wcześniej ustawa rzeczywiście działa. Jaki rozwiązuje problem, czy rozwiązuje ten problem, który był definiowany wcześniej, czy ustały przyczyny problemu, który istniał wcześniej, kiedy dokonywaliśmy ingerencji ustawodawczej. Bo kilka miesięcy temu była dosyć duża dyskusja na temat tego, jak należy zbiórki publiczne uregulować. Przecież ustawa z przedwojny obowiązywała do tej pory, a przecież ona została skonstruowana po to, by sanacja mogła odciąć od finansowania swoich konkurentów politycznych. No i nagle się okazało, że zablokowanie możliwości gromadzenia środków przez obywateli w różnych celach, również filantropijnych, zablokowanie środków dla opozycji ówczesnej, przedwojennej, no wpływa na sposób działania obywateli również długo, długo po wojnie, po zmianach, po przeoraniu całego społeczeństwa wojnami, czystkami, zabijaniem inteligencji itd., itd. Mówisz o tym tak jak dość idealistycznie. Cieszę się, że powiedziałeś teraz ten przykład tej ustawy o zbiórkach, bo właśnie przypomnieliśmy sobie, że politycy nie są jednorodną grupą i że jest opozycja i jest władza, że się to jakiś czas zmienia, jedni z drugimi się zmieniają. Ale ja się boję, że ty zaczniesz teraz mówić o tym, że politycy kreują rzeczywistość, a ja odpowiem w ten sposób. Jeżeli żyjesz na swoim osiedlu, to nikt nie posprząta tego osiedla, na przykład nie przyjdzie nikt z zewnątrz i nie będzie dbał o twoje osiedle, ty musisz dbać o swoje osiedle. Znaczy obywatel musi zabiegać o to, żeby ci, którzy działają w jego imieniu, trzymali się pewnych zasad. Ja dokładnie chcę coś odwrotnego powiedzieć. Znaczy ja po prostu uważam, że zwalanie wszystkiego na polityków, mówienie oni po prostu wciąż, traktowanie jako elity kraju polityków jest po prostu jakimś przesadnym, celebryci politycy i tak dalej. To jest jakaś przesadna, naprawdę mocno przesadzona dla tej grupy społecznej obsada ról, że tak się wyrażę. Ale to jest element tego byłego socjalizmu, o którym wspomniałeś na samym początku, tak? Że dochodzi ta transformacja. Słuchaj, ale w socjalizmie prawie w ogóle polityków nie było w telewizji, poza jakimś nie, tam, wiesz, była władza. Była władza. Była ta władza. Nie spersonalizowana, tylko władza jako oni właśnie. A ludzie, tak? Skoro zacząłem od pociągu, no to w pociągu, w każdym pociągu PKP z PRL-u, każdy dokładnie był indoktrynowany, oczywiście teraz mówię to prześmiewczo, bo tam była taka
tabliczka, nie wychylaj się. Tak, tak. Piękne, w związku z tym to... Pane zdjęcie z tramwaju, nie wychylaj się na tle domu partii. Tak, w związku z tym to musi wiele czasu upłynąć, chociaż mam nadzieję, że ten czas już upłynął i zaczyna się budzić jakieś takie rozumienie, że to my jesteśmy suwerenem jako obywatele, że to my możemy powiedzieć, nie zgadzamy się. Nie zgadzamy się na tego typu działanie i nie będziemy promować. Nie da się nas tak wkręcać. Mhm. I to jest to coraz częściej to się zaczyna dziać. Więc jest nadzieja. W tym sensie jestem optymistą. Jest nadzieja i muszę ci powiedzieć, że też cieszę się, no nie wiem, czy, tak jakbyś słuchał czasami audycji Transformacji, albo być może myślimy podobnie, któryś z tych wersji niepotrzebną skończyliśmy. A propos tej umowy społecznej właśnie, o której mówiłeś, która zresztą hasło znane Rousseau. Tak, Jean-Jacques Rousseau oczywiście. Ale właśnie moim zdaniem potrzebna jest taka druga konstytucja w Polsce. Taka prawdziwa, oddolna, że jak mamy się dogadać na ten temat. Tak rozumiem tę umowę społeczną. A panie mecenasie, i mamy na to minutę, bo przed tą częścią. Minuty, to zawsze muszę ćwiczyć zmieszczenie się w czasie. To może zrobię tak, żeby ten nowa część była lepsza. Chodzi o to, że nie tylko obieg informacji, nie tylko społeczeństwo obywatelskie, ale mamy postęp technologiczny i gospodarczy w różnych innych obszarach. To nie bez powodu jest problem z in vitro, z innymi płciami, z feminizmem, równouprawnieniem, dyskryminacją i tak dalej, i tak dalej. To wszystko z jednej strony, a z zwierzącymi na przykład z drugiej strony, bo wiesz, bo jedni myślą o tych, tak? Ale... Latający potwór spaghetti, prawda? No. Dobrze, i w ten sposób dowiemy się być może, co słychać w kościele latającego potwora, chociaż raczej sądzę, że się nie dowiemy, bo to jest skrót informacji przed nami, a nie pełny. Jesteśmy, cały czas jesteśmy. Powiedziałem w minutę, tak? Udało mi się. Kurczę. Zegar w głowie. Nie mam takiego doświadczenia, żeby... Ale jak uda mi się na przykład być zaproszonym na 15-minutowe wystąpienie i uda mi się całe przygotowane wystąpienie w 14 minut i te 50 sekund powiedzieć, to po prostu pełna szczęśliwość. Ale mam z tym kłopot, żeby mówić krótko. Dam ci później pomysł, jak to można zrobić. Dobrze. Ale to... Poza radiem i poza kamerką. Uwaga, jesteśmy na antenie. Transformacja dziś, wydanie przedświąteczne. Gościem naszym jest Piotr Wagle-Waglowski. Święta to, mam nadzieję, że nie będzie tylko czas prezentów i jedzenia, ale także czas na pomyślenie i na porozmawianie. No właśnie, porozmawiajmy. Było jakieś takie hasło wyborcze w którychś tam wyborach jednej z partii politycznych na początku okresu transformacji. I coś z tym rozmawianiem moim zdaniem jest kłopot. Znaczy, zbyt często wygląda to jak w dowcipie Andrzeja Mleczki. Powiedział, co myśli i spieprza. To znaczy, że nie jesteśmy otwarci na rozmowę, tylko raczej na wygłoszenie swoich tez i niesłuchanie innych. A taka umowa społeczna musiałaby polegać na wymianie zdań, ale wymianie takiej, znaczy z chęcią na trochę posunięcie się, czy na odpuszczenie trochę, tak? Czy można na takich zasadach, jak my rozmawiamy, jak polski dyskurs publiczny wygląda, jakąś taką umowę społeczną stworzyć? Ja mam kłopot z tym, żeby myśleć o tej umowie społecznej w kategoriach dokumentu. Bo ktoś, kto widzi umowę, to sobie, znaczy czy słyszy o umowie. Nie, to chyba jako prawnik może masz jakieś spaczenie, bo tak, nie o to tak. Mi chodziło. Mi chodziło o pewnego rodzaju wspólną przestrzeń. Po common prostu, sense, tak, znaczy tak. Takie wspólne rozumienie. Tak. Ale to wspólne rozumienie nigdy nie będzie pełne. Nigdy. To jest moja wiara. To zasady. Wyznaję wiarę okay, w tej chwili. Dobrze, powiedziałeś takie słowo etykieta, które jak razem stwierdziliśmy, troszkę odchodzi do lamusa. A o jakąś taką etykietę społeczną, o jakąś taką spuszczenie ciśnienia po prostu w społeczeństwie. Ale chodzi ci o wspólny system akcjonormatywny? Słuchaj, nie. Chodzi mi o to, że na przykład, żeby był przykład. Jesteśmy na drodze i w jaki sposób ta jodełka się udało, ją się udało wprowadzić, prawda? Że raz wjeżdża samochód jadący prosto, a raz skręcający.
Ale na przykład fakt, że jest boczny pas. Suwak. Tak, suwak. Suwak we jadełkę, tak. Jest boczny pas. Ludzie wiedzą, jakie jest zdenerwowanie na drodze. W związku z tym nie dojadą do końca tego bocznego pasa. W związku z tym tam by się zmieściło jeszcze z 10 samochodów i byłby mniejszy korek. Tylko na samym początku tego bocznego pasa chcą wjechać, żeby nie było, są hamami i że wyprzedzili ten sunący się strumień po lewej stronie do samego końca i tam się wpychają, prawda? Jakieś takie zasady po prostu właśnie bez polityków, a między nami uczestnikami społeczeństwa, żeby było łatwiej, żeby było mniej stresowo, żeby było tak, jak jest w cywilizowanych krajach po prostu. Dlatego, że gdzieś ta transformacja... Ale tam też ludzie wchodzą do szkoły i strzelają do dzieci. No, nawet nie też, a powiedziałbym, że tak, tam takie u nas na szczęście słowo też nie... No, ostatnio dwójka młodzieży... Zabija rodziców. Tak. A to jest anomia, czy nie? Tak a propos, żeby jeszcze... Tego nie wiem, to za mało wiem na temat tej sprawy, by się wypowiadać. Dobrze, to tej sprawy nie... Odnotowuję sam fakt, że u nas jakby powszechnym tradycja Rzeczpospolitej Polskiej jakby podpowiada, że rodziców należy szanować, tak, i nie zabijać raczej. Tak, i system również religijny podpowiada, że czci ojca swojego i matkę swoją, mm-hmm. prawda? A tutaj się nagle okazuje. No dobrze, ale nie zbaczajmy z tego. Więc pytanie takie, czy powiedz tego inaczej. To ja powiedziałem, jak to ja widzę, a ty powiedz mi, jak ty widziałeś tę umowę społeczną. Moim zdaniem cały czas się stosunki społeczne aktualizują. Mm-hmm. To znaczy, dzisiaj mamy taką umowę, a jutro będziemy mieli inną umowę. I wiele zależy od tego, jakie będą postawy poszczególnych członków społeczeństwa czy społeczności, ponieważ na przykład wiadomo, że jeżeli się reaguje na sytuacje, które nie odpowiadają danemu człowiekowi, to przedstawia się brak wsparcia, a wręcz powoduje się zmianę. Tak? Nie ma przyzwolenia, na przykład, jeżeli widzimy człowieka, który bierze butelkę pustą od piwa, tak, i rzuca w nią o ścianę, to jeżeli nie zareagujemy, no to on będzie myślał, że to jest normalny kanon postępowania. Jeżeli widzimy sąsiada, który wyprowadza psa i ten pies załatwia swoje potrzeby fizjologiczne, to jest zwierzę takie, nie ma konstytucji, tak? Ona ma biologiczną konstytucję, ale ten gospodarz tego, ten właściciel tego psa, jeżeli on potem po sobie nie posprząta i my... Nie po sobie, tylko po nim, po piesku. Po sobie, w tym sensie, że to jest... Stanowią jakby jedno. Właściciel jest odpowiedzialny za zwierzę, to jest kwestia odpowiedzialności też za. Jeżeli my, widząc to, nie reagujemy, to znaczy, że ten sąsiad myśli sobie, okej, dobra, nikt nie zareagował, to znaczy, że ja tak mogę robić z tym psem, tak? Czyli reagowanie na sytuację daje sygnał różnym graczom w społeczeństwie, jakby komunikujemy sobie nawzajem, jaka jest aktualna konstytucja, o której mówisz. Jeżeli się nie komunikujemy, jeżeli spuszczamy oczy, jeżeli mówimy, że ktoś załatwi to za nas, to albo tamto, jeżeli nie zabiegamy o swoje prawa, a jeżeli nie zabiegamy o dobro wspólne, no to nie będzie tego, tak? No to pewnego rodzaju przykłady, choćby i te torebki na psie odchody i wprowadzenie tego, no bo nie jest to jeszcze powszechne, powiedzmy, ale gdzieś tam jakaś taka świadomość tego istnieje. Kwestia, skoro rozmawiamy o śmieciach, to segregacji śmieci. No są, prawda, przykłady, że jakieś tam rzeczy zaczęły się zmieniać i sądzę rzeczywiście, że niektóre oddolnie, niektóre za pomocą mediów, to też jest, tu trzeba przyznać, że wiesz, że nie wszystkie media są mediami komercyjnymi skrajnie, które pokazują wyłącznie krew i morderstwo na pierwszych stronach, ale o coś im chodzi. No, tutaj to jest kwestia rozumienia, to jest kwestia rozumienia też przekazów medialnych, bo ludzie nie mają czasu. To jest zresztą... jesteśmy jako człowiek skonstruowani w pewnej historii, która polegała między innymi na tym, że jak żeśmy sobie szli przez sawannę, jak zobaczyliśmy tam coś czerwonego albo żółtego, to od razu na to zwracaliśmy uwagę, no bo to powodowało, że to od tego zależało nasze życie, tak? No bo jak to był tygrys, no to ten tygrys mógł nas zjeść, tak?
Czyli tak, po pierwsze obserwowaliśmy... To jest akurat jest ham straszny, bo na pustyni żółty, więc wiesz, a nie czerwone to jest... No ale jeżeli coś... Mamy pewne atawistyczne funkcje, to znaczy jeżeli coś się do nas szybko zbliża, to od razu momentalnie na to zwracamy uwagę. Czyli jak to jest tygrys żółty na żółtym tle, to też jeżeli widzimy, że się coś zbliża, to od razu momentalnie się... Wywalony jezero może być czerwony. Stresujemy, tak? Albo adrenalina, która nam pozwala po prostu szybko biec, uciekać, albo coś takiego. No to są takie mechanizmy, czy przechodzić przez wysokie płoty, tak? Nagle, na takiej największej, że tak powiem, strzale adrenalinowej. I teraz... Dzisiaj ja obserwuję pewne takie historie, które jakby chcą to stępić. Bo z jednej strony niech to będzie ten pomysł blokowania pornografii. No przecież jeżeli odetniemy ludzi od zagrożeń, od informacji o zagrożeniach, to tak naprawdę ich uśpimy. To znaczy nie będą potrafili powiedzieć, czy to jest dobre, czy złe. Bo oni się z tym pierwszy raz zetkną kiedyś, bo ktoś ich zablokował. A przecież kiedyby mówić tak, to jest dobre, to jest złe. Ty masz wolną wolę. Jesteś człowiekiem dorosłym, albo za chwilę będziesz dorosły. Jesteś dzieckiem, ale masz wybór. I my wychowujemy cię i mówimy ci tak. To nie jest to, co my chcielibyśmy, żebyś uznał za właściwe postępowanie. To, jeżeli widzisz taki film, to musisz wiedzieć, że ta kobieta, ten mężczyzna robi to być może nie dlatego, że chce, nie dlatego, że czerpie z tego przyjemność, nie dlatego, że rzeczywiście jest kosmonautą, który przyszedł do sklepu z hamburgerami i odgrywa... Tylko, że to jest fikcja, to jest odgrywana rola i jej celem jest to, by sprowokować seksualną podnietę oglądającego. Ta osoba być może jest osobą, która jest trzymana w niewoli, być może jest narkotyzowana, być może cierpi. I nie może wyjść. Czyli w ogóle odcięcie od czegoś takiego w pewnym sensie jakby zablokowałoby taki normalny proces choćby w rozmowie rodziców z młodym pokoleniem, no bo w zasadzie mogą udawać, że tego tematu nie ma, tak? Tak. A wyobraź sobie taką gazetę, czy takie media, które przekazują tylko dobre wiadomości. Mhm. No były takie próby i nie wychodziły. Były próby, ale oczywiście można się odstresować, tak? Ale odcinamy się od realnych problemów. A te realne problemy w pewnym momencie mogą wrócić, tak? I nam powiedzieć, że sorry, a teraz oddaj portfel. Więc my, widząc, że są zagrożenia, uczymy się też reagować na te zagrożenia, tylko oczywiście musimy mieć wspólne rozumienie tego, że jest coś zagrożeniem. I tak jak powiedziałeś, ja nie zdążyłem zareagować, to była tam pierwsza czy druga część, kiedy powiedziałeś, że kradzież, tak? No więc właśnie, kradzież informacji. Jeżeli przykładasz do obiegu informacji mechanizmy sprzed tak powszechnego obiegu informacji, jak jest dzisiaj, to możesz trafić w pułapkę, ponieważ informacji nie da się ukraść. To nie jest ten język nawet. Być może, ja teraz, to nie jest tak, że ja jestem nieświadomy tego, że istnieją różne grupy interesów, które każda głosi swoje własne prawdy, odpala swoje własne społeczne kampanie i próbuje przekonać właśnie do tego common sense językiem, tak? Również panie, które słusznie moim zdaniem zwracają uwagę na język, ten nurt feministyczny, tak? Bo to jest też element kampanii społecznej. Natomiast tak, być może będzie tak, że nie będzie prywatności, no bo obieg informacji będzie chyba, taki. Chyba praktycznie dzisiaj jeszcze podskórnie, jest. Ale podskórnie, formalnie jest prywatność, tak? Ale jeśli chwilę, wiemy, że wszystkie nasze... Ale za chwilę common sense może być taki, że nie będzie to wartość, która będzie chroniona na przykład konwencjami międzynarodowymi o prawach człowieka. A poza tym, no ci, którzy wiedzą, to wiedzą o tym, że jest kilka firm na świecie, które wiedzą o nas wszystko właśnie przez te nowe technologie. W kontekście związków partnerskich zacząłem się zastanawiać ostatnio, czy artykuł 8 konwencji tej, która chroni prawa człowieka, który chroni prawa rodziny, również będzie można go zastosować w sytuacji, w której na przykład mamy rodzinę składającą się z więcej niż dwóch partnerów, z więcej niż dwóch osób. Mhm. Z tego przynajmniej dwie będą tej samej płci. Tak? Przy założeniu, że jest tylko dwie płcie, bo być może jest ich więcej. No ale generalnie, jeżeli chronimy rodzinę i nie wiemy, co to jest rodzina, bo w różnych systemach jest różna definicja rodziny i pokazuje to na przykładzie Koranu,
gdzie w czwartej sutrze jest powiedziane, znaczy w czwartym rozdziale, czwarta sutra, tam kolejny ustęp, jest powiedziane, że może być wielożeństwo, tak? Są systemy, gdzie może być tak, że jest kobieta, albo dwie kobiety i mężczyzna, może być, no, są różne systemy i teraz chronimy rodzinę, ale jeżeli myślimy o rodzinie, to myślimy jednak przez pryzmat tradycji europejskiej. Nie zakładamy, że... Znaczy, ludzie na przykład w Polsce myślą, czasami, niektórzy, nie chcę generalizować, nie lubię tych dużych takich kwantyfikatorów, ale myślą sobie, że świat jest skonstruowany w ten sposób, że jest jezioro, jest krowa, jest droga na Ostrołękę, a są takie miejsca, gdzie jest kangur i pustynia, tak? Mhm. I krowa jest zwierzęciem, które wygląda kosmicznie. Mhm. Jeżeli zaczyna się rozważać krowę, to w ogóle krowa zaczyna wyglądać kosmicznie. No są miejsca, gdzie krowę się je i są miejsca, gdzie krowę się uważa za bóstwo, prawda? No tak, tak, tak. Na tej samej I na tej samej zasadzie są różne modele rodzin. To w Polsce, jak są historycy, gdzieś koło Lublina być może były Amazonki. One się spotykały raz do roku z przedstawicielami innych plemion, oddawały się im seksualnie, potem po 9 miesiącach rodziły dzieci. Jeżeli to był chłopiec, to zabijały tego chłopca albo oddawały tym plemionom, a jeżeli to była dziewczynka, wychowywały w swojej własnej tradycji. No dobrze, historycznie, ale to znaczy, że... To znaczy, że dzisiaj mamy taką tradycję, a jutro, bo to nie jest koniec tradycji, to nie jest koniec historii. Dzisiaj mamy taką tradycję, a jutro możemy mieć inną. A to uważasz, że moralność nie jest obiektywna? Moralność to jest umiejętność odróżnienia dobra od zła. Mhm. I na pytanie, czy jest obiektywna, czy nie jest obiektywna, odpowiem, że wydaje mi się, że jednak nie jest obiektywna, ponieważ po pierwsze trzeba odpowiedzieć na pytanie, ale nie chcę tego rozmywać, broń Boże, tylko trzeba sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie dobra lub zła w jakim systemie odniesienia? Czy dla mnie, czy dla mojej rodziny najbliższych, czy w szerszym kontekście, na przykład państwa czy społeczeństwa. No właśnie, dobro wspólne na przykład. Mm-hmm. Można się poświęcić po to, by na przykład uratować dziecko, które tonie i samemu zginąć, a dziecko uratować, prawda? I teraz pytanie, czy to jest, czy no, dlatego kto ginie, to też zależy od tego, jaki on system wartości gdzieś wyznaje. No dobrze, to, ponieważ tak się składa, że czas leci i nasza audycja powoli do końca dobiega, ale jestem ciekaw, znasz rozwój myślenia, działania pokoleń od 20 lat wzmożony w nowych technologiach, w internecie i w związku z tym możesz chyba, no nie wiem, nie jesteś futurologiem, ale wydaje mi się, że widząc, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 20 lat, a widząc to dogłębnie, że możesz w jakiś sposób wyobrazić sobie to, co będzie się działo w najbliższych latach. I jestem bardzo ciekaw właśnie w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy, tej anomii, tego właśnie tego chaosu, kto w społeczeństwach, bo to nawet już nie rozmawiałem tylko o Polsce, tylko szerzej, za tę moralność, za jakby taką pewność tego, że dobro będzie jednak zwyciężać, będzie odpowiedzialne. Dobro nie będzie zwyciężać, to jest mój pesymizm raczej. Król namaszczony przez Boga pojawił się chwilę potem, jak ten właśnie król, albo jego ojciec, albo jego dziadek zjechał z gór na spoconym koniu, wyrżnął wszystkich dookoła, rzucił puchar po wypitym winie i powiedział, że teraz on tu rządzi, tak? A potem musiał jeszcze dać jakieś swoje usprawiedliwienie swojej egzystencji dla tych mask, które tam ciemnych, którym wszystko jedno było, byle głowy nie podnosić, bo nie są na tyle silni, żeby walczyć z jakimś takim właśnie królem. Ale król mówił, dobra, jestem namaszczony przez Boga, nie możecie teraz odmawiać mnie podatków, bo jak będziecie odmawiać, no to obrażacie mnie i Boga, ja mam miecz, a Bóg was potępi w następnym życiu. Jestem pesymistą w tym sensie, że raczej skłonny byłbym do myślenia w kategoriach pewnych konsekwencji rozwoju społecznego opartego na poprzednich elementach. I tak jak społeczeństwo wiecowe, demokracja wojenna została zastąpiona przez... Kartkę wyborczą. Przez feudalizm. Aha.
bo feudalizm był bardziej skuteczny w wojnie z wiecującymi wojami. Poszedłem w skrócie do dalszych. No dobra, ale potem był rozwój też, był rozwój miast, potem rozwój finansów, potem na rozwoju finansów i mieszczaństwie powstała rewolucja przemysłowa, z rewolucji przemysłowej i tak dalej. Informacji. To dzisiaj dochodzimy do etapu, i za każdym razem oczywiście ten, kto miał zasoby, ten, kto był bogaty, kto miał więcej wiedzy, ten miał więcej wolności. A ten, kto miał mniej wiedzy, nie był bogaty, ten miał mniej wolności. Był zwykle poddanym czyimś. Musiał wykonywać jego działania. Więc dzisiaj nic się nie zmienia w tym, jak sądzę, obszarze, tylko zmienia się otoczenie, które obserwujemy. Być może będzie, skoro mamy dzisiaj to społeczeństwo informacyjne, za chwilę, jak uważam, być może będzie to społeczeństwo poinformacyjne, kiedy ktoś będzie dysponował zasobami informacyjnymi i kapitałem, który sprawi, że on będzie wolny, a wszyscy, którzy się tym zajmują, ale nie mają tego kapitału i nie mają tej wiedzy i nie mają monopolu informacyjnego, no będą po prostu infoproletariatem. Dziennikarze, artyści, prawnicy, programiści i tak dalej, i tak dalej. To są tacy rzemieślnicy, którzy kiedyś byli wolni, ale potem nastała era przemysłowa i ładnie link można od razu przedstawić, że wykonują taką samą czynność, co robotnik w fabryce, której właściciel dysponuje pewnym środkiem produkcji. Więc to, co przed nami, no to prawdopodobnie feudalizm informacyjny, ale to od nas zależy i od tego common sense, wynegocjowanego wspólnie i cały czas dyskutowanego w ramach tego naszego demokracji naszej, bo dyskusja to jest fundament demokracji, tak jak pieniądze publiczne to jest fundament demokracji. Jeżeli będziemy dyskutować o tym, to być może stworzymy taki model, ale ja nie chcę być prorokiem tego modelu, tak? W którym będzie mniej różnic społecznych. Tylko czy to się będzie opłacać wszystkim i czy będzie wspólna siła, która pozwoli powiedzieć, nie zgadzamy się na to, żebyś ty był zwolniony z podatków i miał tutaj taki wielkoformatowy sklep po prostu na naszym osiedlu i nie płacił tu podatków, nie był odpowiedzialny za wspólnotę. Proszę Państwa, tak mi się wydaje, bo ja nie chcę zostawić pesymistycznie Państwa na święta, tak mi się wydaje, że jest pewna zależność w sprawie tych zbierania tych kupek wsich, czy segregowania śmieci, a tymi wizjami, które tu Piotr roztacza, że im bardziej będziemy zbierali, im bardziej będziemy segregowali, im bardziej będziemy się na dole porozumiewali, będziemy umieli ze sobą rozmawiać, to tym monopolistom, temu procencikowi, który mógłby z nas zrobić ten infoproletariat, będzie trudniej to z nami sobie poradzić. Tak mi się wydaje i może jestem naiwny. W kupie siła. W kupie siła. Dobre. Dziękuję Państwu. Naprawdę nieźle. Dziękuję Ci bardzo. Wesołych świąt. Dziękuję Ci bardzo. Wszystko jedno, w jakiej religii ktoś jest, prawda? Tak, ale i dobrych świąt. Ja tak dobrych powiem. I takiego spokojnego roku. Nowego. Piotr Wagle-Waglowski był naszym gościem. Zdradzę Państwu tajemnicę, że jeśli Państwo włączą sobie może dzisiaj, może jutro blog. Serwis, ja nie jestem blogerem. A serwis Wagla, tak? Tak, bo to ja też walczę, tak jak koleżanki feministki walczą o końcówki żeńskie w języku, tak ja uważam, że nie ma bloga, ponieważ jeżeli ktoś powie, że jest blog, to zaraz będzie chciał uregulować blog, a ten blog nie różni się, jak sądzę, od serwisu internetowego czy innego medium, więc ja nie jestem blogerem. To podaj adres? Nie wiem, czy to jest... Podaj, bo tam może ten film można zobaczyć. Nas, ja się do Państwa uśmiecham. Tam. O, to pod jakim adresem? Na wagla.pl będzie, przez V. Nicze współczesnych czasów, który mówi, bloga nie ma. Bloga nie ma, w kupie siła. Do usłyszenia, transformacja za tydzień, a ty za mnie proszę. Dziękuję uprzejmie.